Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w sercu swoim, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii, albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Apostoł Paweł pamięta pierwszy dzień, jak znalazł się u Filipian, jak prowadzony poprzez Ducha Świętego, poprzez Pocieszyciela, który go prowadził zawsze do zaułka i dotarł do zaułka Troady i tam nie mógł, pójść gdzieś dalej, ale stamtąd wyznaczył Bóg apostoła Pawła, Tymoteusza i Sylusa dla tych, którzy byli wyznaczeni dla Grecji i na początku Filipian, które było pierwszym miastem w Macedonii. I z wizją Bóg objawił, bo objawił mu jednego Macedończyka, mężczyznę, który powiedział: chodź i pomóż nam, i objawił im, że zaprasza ich Pan, aby głosili Ewangelię w Macedonii, pomimo że oni zdecydowali głosić Ewangelię w Azji. Ale jako sługa, drogocenny w oczach Pana, pożyteczny, przychylny i zupełnie z owocem Paweł nie został poprowadzony do Azji, dlatego bo chciał tego, ale na koniec został poprowadzony do Macedonii, dlatego bo pomimo że nie chciał tego jako człowiek, chciał tego jego Pan i jego Bóg. I tam znalazł się w Lidii, u Lidii, której otworzył Bóg serce, aby słuchała słowa Pawła, która była wyznaczona od założenia świata dla uświęcenia poprzez miłość, została zbawiona, ochrzciła się w wodzie w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów i zaprosiła ich Lida do swojego domu. Bóg ma wszystko gotowe. Plan Boga jest przed Pawłem. I znalazła się jedna służebnica mająca złego ducha, która wołała: oni są sługami Boga Najwyższego i oni głoszą drogę zbawienia. Ale Paweł nie chce mieć nic wspólnego, ani przedstawienie od kogokolwiek innego, jak tylko od swego Boga i swego Pana. I dlatego potępił ducha złego i sługa została wyzwolona. Teraz jednak przejdzie przez ogień. Albo poprzez rzeki, albo poprzez morze, albo poprzez czunami. Przejdzie przez karność, przez wyćwiczenie. Pobudzą się ci, którzy zarabiali pieniądze i tam jak ich wychłoszczą, wrzucą go do więzienia,
Ale Paweł, drogocenny w oczach Pana i warty zaufania, razem z Sylosem, i podoba mi się, że nie złapali Tymoteusza, bo był mały i może by nie wytrzymał. I razem z Sylosem śpiewali i wierzę, że poprzez Ducha Świętego, bo wiedzieli, że dobrą rzecz wyciągnie z tej karności, z tego wyćwiczenia, owoc wyciągnie Bóg z tego wyćwiczenia, bo próba nie jest dla radości, więzienie nie są radością na początku, ale później wyda owoc sprawiedliwości, bo Paweł jest pewny, że należy do Pana, bo jest prowadzony poprzez Ducha Świętego. Kto jest prowadzony przez Ducha Świętego, on jest naprawdę dzieckiem Bożym. To jest pewna rzecz. Nie przyszłem tutaj sam od siebie. Duch Święty mnie tutaj przyprowadził i Bóg pobłogosławił mój ciąg dalszy. Drugi przekaz. Tutaj wiesz, że cię przyprowadził Duch Święty. Czy przyszłeś tutaj sam? Jak przyszłeś sam, Bóg niech cię zachowa. Ale my wiemy, że nas tutaj przyprowadził Duch Święty. I to znaczy, że ma w swoich rękach nasz ciąg dalszy poprzez próby, ale z wielkim owocem. Duch Święty nas tutaj utrzymuje i dobre myśli ma Bóg dla nas. I tamtej nocy powstało wielkie trzęsienie ziemi. Tylko w więzieniu, w którym był Paweł i Sylas. I wynik tego nie spadły mury i budynek więzienia na nich, ale wynik trzęsienia ziemi były, że rozwaliły się kraty więzień i otwarły się drzwi. Dziwne trzęsienie ziemi. Chwała Bogu za to trzęsienie ziemi. Poprzez trzęsienie ziemi wyzwala. Przypominajcie sobie, co powiedział Pan swemu słudze Izraelowi, że ja cię wyzwoliłem. Jak? Poprzez trzęsienie ziemi. I co chce robi Bóg? Wyzwolił go jednak. I pobiegł strażnik i mówi, och, popełnię samobójstwo. Ale apostoł Paweł jednak, sługa Boga, mówi, nie, niech nie popełnia samobójstwa. Nie pomyślał po ludzku, że niech się zabije, my uciekniemy. Myśli o jego duszy. Niech nie popełnia samobójstwa. Tutaj jesteśmy wszyscy. I wynik jest od razu. Pada na kolana. Wyznaczony przez Boga strażnik. I mówi strażnik, co mam zrobić, aby był zbawiony? I odpowiedź jest, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony ty i twój dom. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony ty i twój dom. I tamtego wieczora został ochrzczony on i jego rodzina. W pierwszy dzień został stworzony kościół Filipian. Przyszli i poprosili nas, abyśmy odeszli. Nie boisz się? Ich zdanie jest w rękach Boga. I to jest trzeci przekaz. Przekaz, zdanie, pogląd wszystkich ludzi i sytuacja wszystkich rzeczy jest w rękach Boga, naszego Ojca. On jest z tyłu za każdym trzęsieniem ziemi, ale i z tyłu za każdym więzieniem, ale i z tyłu za każdym zbawieniem. Przyszli, poprosili ich, aby odeszli od miasta, poszli do domu Lydii i poszli, aby kontynuowali swoją podróż. I teraz apostoł Paweł znajduje się w więzieniu w Rzymie. Przeminęło 14 lat od tamtego wydarzenia w więzieniu. Ale jednak nie zapomniał nigdy o braciach w Filipie, Filipi. I w dodatku ma dobre wieści o braciach w Filipi, że mają wzrost. Teraz nie jest tylko 2-3 rodziny, ale teraz jest wiele prezbiterów,
wielu diakonów. Teraz jest duży kościół i raduje się i wychwali Boga. I wychwala Boga. Bogo wykorzystał tyle. Z niektórymi chłostami, aby zbawił Bóg wszystkich tych, którzy byli wyznaczeni od założenia świata. I wszystkich kocha. Bo miłość Boga jest wylana w sercu Pawła poprzez Ducha Świętego. I miłość Jego nie jest martwa, ale ma ofiarę, ma modlitwę. Zawsze w każdej modlitwie mojej, słyszycie? W każdej mojej modlitwie modlę się za was wszystkich. Bo pamiętam od pierwszego dnia waszą społeczność, którą mieliście ze mną, z Ewangelią Chrystusową poprzez Jezusa Chrystusa. I teraz, tak jak apostoł Paweł nie zapomniał o nich, tak samo i bracia w Filipii nie zapomnieli o nim. Może nie byli z Filipii, ale zawsze myśleli i modlili się o Pawła. I Paweł zawsze myślał i modlił się o Filipian. I teraz mówi wielką prawdę. Jestem pewny, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło z wami, dopełni je aż do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Zakończy dobre dzieło, które rozpoczął. Dlaczego jesteś pewny? Chrystus zakończy to, ale jestem pewny, bo wy jesteście drogocenni w oczach Pana. Jesteście wyćwiczeni. Ćwiczy was. Staliście się drogocennymi, dlatego Pan zakończy swoje dzieło. Dzieło zbawienia, dzieło wzrostu, dzieło ewangelizacji, chwały. Bo macie ładne cechy, które czynią was, że jesteście drogocenni w oczach Pana. Dlatego mam was w waszych sercach, w moim sercu. Dlaczego? Bo po pierwsze, jesteście w więzieniu razem ze mną. W każdej mojej trudności współuczestniczycie razem ze mną, ze wszystkimi braćmi. Nie jesteście tymi, którzy się patrzą tylko na samego siebie, ale wasza chęć, wasze dzieło, wasza wiara ma uczynki. Miłość wasza ma ofiarę. Wasza nadzieja ma radość. Współuczestniczycie w trudnościach domowników wiary. I dlatego dzieło, które zaczął Bóg w waszym życiu, zakończy. Dzieło, które zaczął Bóg w waszym życiu, dokończy. I wy zakończycie dzieło, które Bóg wam zaufał. Dlaczego? Bo współuczestniczycie zarówno, gdy jestem w więzieniu, w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Bo jesteście w mojej obronie. Kto oskarża? Kto pomagacie mu? Nie oddalacie się przez strach, ani nie oskarżacie, że może popełniłem jakiś błąd, albo popełnił błąd jakiś brat, ale zawsze wygrywacie nad nim. Dlaczego? Bo jest w Chrystusie, bo jest bratem w Chrystusie. Popełnił błędy, nie szkodzi, ale obraniacie go. Zawsze domowników wiary bronicie. Po trzecie, dla umacniania Ewangelii zapewniacie wobec wszelkiej mocy i wobec wszystkich ludzi i świadczycie, że Ewangelia apostoła Pawła
jest prawdziwa. Że Paweł jest prawdziwym robotnikiem Boga. Zapewniacie i współświadczycie w dziele każdego brata w Jezusie Chrystusie, domownika wierzy. Nie oskarżacie go. Nie oddalacie się od takiego, ale jesteście obok niego, pomimo że znajdujecie się daleko od niego. Poprzez waszą modlitwę, poprzez wasze słowa, i poprzez waszą obronę i świadectwo. I po trzecie, jesteście współuczestnikami łaski. Bo jest pewne, że Bóg nas zaprosił poprzez Jezusa Chrystusa nie tylko, abyśmy wierzyli w Niego, abyśmy byli zbawieni, ale też, abyśmy cierpieli dla Niego, abyśmy głosili. I wy stajecie się współuczestnikami mojej łaski, ale i nawet cierpiąc, i wy też głosicie cierpiąc. Nie liczy się z waszą wartością, waszą rodziną, waszym bezpieczeństwem. Nie jesteście od tych, którzy patrzą się tylko na samego siebie, ale jesteście z tych, którzy szukają to, co jest Jezusa Chrystusa. I to są te cztery cechy, że pomagacie mi, pomagacie swoim braciom i siostrom, pomagacie obraniając każdego brata i siostrę przed jakąkolwiek oskarżeniem, zapewniacie dzieło brata, słowa brata, nie z oszustwem ani z kłamstwem, ale z prawdą. I na koniec stajecie się współuczestnikami łaski Bożej, abyście głosili Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Dlatego jestem pewny, mówi apostoł Paweł, że ten, który zaczął dobre dzieło z wami, zakończy je. I to jest ten, który was wyznaczył, który was wcześniej poznał i wyznaczył, wy, abyście byli podobni do obrazu Chrystusowego. Dlatego was zaprosił, ale nie zatrzymuje się tutaj, bo wielu jest zaproszonych, ale mało jest wybornych. I dlatego, że was zaprosił, usprawiedliwił was. I dlatego, że jesteście sługami Jego, wychwalił was. I jak ten, który zaczął dobre dzieło, zakończy je. Ale wiem coś jeszcze, o co powinienem się modlić za was. Nie macie wszystkiego. Dlatego modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Miłość, która obfituje w poznanie tajemnic Bożych, oblicza Jezusa Chrystusa i wszelkie doznanie woli Boga. I tutaj musimy otworzyć wielki nawias. Ewangelia Chrystusowa w ostatnim czasie na całym świecie zmienia treść. I zamiast teraz być Ewangelią zbawienia, staje się Ewangelią społeczną i zajmuje się uczynkami. I zamiast zajmować się tym, co robi Chrystus w naszym życiu, poleca dzieła, które my robimy, ale i Ewangelia światowa. I co to znaczy światowa? Wszyscy razem. Niezależnie od tego, co ja wierzę i ty wierzysz. I ten nurt zbadamy w pewnym momencie więcej. I ten nurt wzrasta. I ginie Ewangelia zbawienia, Ewangelia chwały Chrystusowej. I jest stwarzana Ewangelia, która nie zajmuje się wychwalaniem Boga, ale zajmuje się człowiekiem.
Ewangelia ludzka. Ale Chrystus nie głosił Ewangelii ludzkiej, ale głosił Ewangelię niebieską. Nie głosił o ludziach, głosił o Jezusie Chrystusie, Panu, Królu Królów i Panu Panów. Nie jest, umiłowani bracia i siostry, Ewangelia dobre uczynki, pomimo że jest to, ale to jest wieczne życie. Wieczne życie! Wieczne życie! Dlatego apostoł Paweł woła: staraj się, abyś był wypróbowany przed Bogiem, abyś był prawowierny i abyś był pracownikiem niezawstydzonym. Wszystkie inne ewangelie, ewangelia dobrobytu, ewangelia rozkoszowania się, ewangelia społeczna, ewangelia światowa prowadzi do wielkiego Babilonu. Ewangelia Chrystusowa prowadzi do jednej gołąbki, bez skazy, jedynaczki swojej matki, którą przyjdzie i Chrystus i porwie. Dlaczego? Bo wyznaje jedną rzecz, Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Pokazuje nie dzieła ludzkie, ale dzieło Jezusa Chrystusa. Urrapa kastir. Tylko to dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, na Golgocie. To jest to, co zniszczyło głowę diabła i to jest to, co niszczy uczynki diabła. Krew Chrystusowa, krzyż Chrystusowy. Urrapa kastir tawa. Nie chcemy innej Ewangelii. Kto głosi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty, mówi apostoł Paweł. I anioł z nieba niech przyjdzie i niech będzie głosił inną Ewangelię. Niech będzie przeklęty, mówi apostoł Paweł. Ewangelię, którą ja przyjąłem, nie jest ludzkie. Pan mi to objawił. I to mi powiedział, to wam mówię. I jak głosił 14 lat, poszedł do starszych, aby zapytał się, czy to, co głosi, jest naprawdę Ewangelią zbawienia. I uradował się, bo to, co głosił Piotr, Jakub, Jan, pierwszy apostolski kościół, dogmaty zatwierdzone poprzez pierwszy apostolski kościół, poprzez objawienie miał Paweł i głosił. Bracia i siostry, wiele usłyszymy. Jak uczniowie się zapytali Jezusa Chrystusa, kiedy nadchodzi Królestwo Niebios, powiedział jedno słowo, które ma wielkie znaczenie dla nas, chrześcijaninów, w ostatecznych dniach. Zważajcie, aby was ktoś nie oszukał. Bo wiele oszustów przyjdzie. Ale jedna jest Ewangelia Chrystusowa. Ewangelia ofiary. Ewangelia zbawienia. Jeden będzie wychwalony z Ewangelią Chrystusową. Ani, że kocham, 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 kocham. Mówi apostoł Paweł, modlę się, aby wam dał wiele miłości, wielką miłość, ale w poznanie prawdy i w zrozumienie woli Boga. Taką miłość chcemy, o którą modli się apostoł Paweł dla Filipian. I Jezus Chrystus modli się za nas nieustannie o miłość prawdy, o miłość, abyśmy zachowywali przykazania Chrystusowe, o miłość, abyśmy byli pastwiskiem na karmilo, nie na nizinach, ani nie blisko morza, ale na Górze Świętej, abyśmy byli pastwiskiem, na Górze Prawdy, na Górze Ofiary, na Górze Modlitwy, na kolanach, a nie na dobrobycie i na rozkoszowaniu.
a nie która się opiera na ludzkiej mądrości. Nie chcemy ludzkiej mądrości, która jest ziemska i demoniczna, ale chcemy z góry mądrość, która jest, tak jak ją opisuje Słowo Boże, czysta mądrość, pokojowa mądrość, pokorna, wiele miłosierdzia i dobrych uczynków, nieobłudna i miłość, abyśmy zachowywali Jego przykazania. Nie przylizujemy się ludziom, bo i Chrystus nie przylizuje się ludziom, ale łaskę czyni. Łaskę Bożą. Będziemy wyśmiewani, będziemy przeklinani, ale tylko za imię Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo wiemy bardzo dobrze, że należymy do Chrystusa. Amen, bracia i siostry. Należymy do Chrystusa. To jest nasz Pan i nasz Bóg. To jest nasz Zbawca i Wyzwoliciel. Tego miłuje nasza dusza. To jest nasz oblubieniec i my jesteśmy Jego oblubienicą. I Jego miłujemy. Jego uwielbiamy. Jemu chcemy być posłuszni. Jego wychwalamy. Do Niego się modlimy. W imieniu Jego potępiamy wszelkie oszustwo, wszelkie podstępstwo, wszelkie kłamstwo, wszelkie dzieło diabła. Prosimy o Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Apostoł Paweł więc z objawieniem Bożym modli się o błogosławiony Kościół w Filipi. Modlę się nie, aby wzrastał, ale obfitowała wasza miłość. I jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. I wynik tego w poznanie tajemnic Bożych i we wszelkie zrozumienie woli Boga, dzieła Bożego. Dlaczego? Bo wtedy i tylko wtedy będziecie mogli odróżniać to, co słuszne i to, co niesłuszne, abyście mogli rozróżniać. Jak będziecie mieli tą miłość, nie miłość uczuciową, że och, biedni oni i szkoda mi ich, ale tą prawdziwą miłość, miłość, o której mówi Ewangelia Chrystusowa, miłość, którą jest Wszechmogący Bóg, tą jedyną miłość, abyśmy zachowywali Jego przykazania. O takiej miłości przemawia do nas Ewangelia Chrystusowa, o miłości prawdy. Nie o miłości Ewangelii społecznej, o miłości Ewangelii światowej, o jedności, o jedności wszystkich dogmatów. Nie mówi o takiej miłości, ale mówi o miłości Ewangelii. O miłości, którą dał Chrystus, bo miłość Chrystusowa nas łączy. O takiej miłości mówimy, która da nam możliwość, abyśmy rozróżniali dobre od złego. Abyśmy poznawali, co jest wolą Boga dobrą, miłą i doskonałą. Jak? Bo nie upodobniamy się do świata. Nie podobniamy się do wszeteczeństwa, ale upodobniamy się do wieczności, do Chrystusa. Bo kto upodobnia się do świata, nie może poznać wolę Boga dobrą, miłą i doskonałą. Nie objawia mu się to. Nie współpracuje Bóg. Jak jednak upodobniamy się do pierwszego apostolskiego kościoła, do kościoła nauki apostolskiej, nie do ludzkich błędów, które były, ale do nauki apostolskiej. Jak jesteśmy podobni do Chrystusa? Jak wybierzemy Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego, wtedy Bóg
objawi nam swoją wolę dobrą, miłą i doskonałą. Nie będzie mógł nas nikt oszukać, nie będzie mógł nikt nas oszukać. Dlaczego? Bo ja Cię będę trzymał za rękę, bo ja będę z Tobą, bo ja przeprowadzę Cię przez rzeki, ja przeprowadzę Cię przez wody, ja Cię przeprowadzę przez ogień, ale nic Ci się nie stanie, bo chcę Cię ustanowić, abyś był drogocenny w moich oczach, abyś był z owocem dla chwały Bożej. To jest Kościół Chrystusowy. To są słudzy i służebnice w tych ostatecznych dniach. Nie mówię, że my jesteśmy takimi. Chcę, abyśmy my byli takimi. Chcę, aby ja i mój dom uwielbiali Boga, tylko Pana. Chcę, aby Kościół, w którym służymy, uwielbiał Pana i tylko Pana. I chcę należeć do tego jednego świętego, niepokalanego Kościoła, który jest gołąbką Pana i którą przyjdzie i porwie Chrystus. Dlaczego? Bo nas zaręczył z Ewangelią Chrystusową, z jednym mężczyzną, z Jezusem Chrystusem i należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością i oczekujemy na ślub Baranka Bożego i Kościoła. Czystości, prawdy, ofiary, oferty, chwały Bożej. Abyście mogli poprzez tą miłość odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i abyście byli szczerzy z łaski Chrystusowej. Nie oszustni. Nie raz tu, raz tam, ale prawdziwi i szczerzy w kościele w Filipii i święty. I nienaganni, beznagany, abyście nie mieli nagany na waszej drodze. Bóg, aby nam otwierał drogi, Bóg, aby nas wyzwalał i aby nas wykorzystywał szczerzy i bez względu na osobę. Do kiedy? Aż do na dzień Chrystusowy. Jak? Pełni owocu sprawiedliwości. I tutaj jest drogocenny, pożyteczny, z owocem. Pełny owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Ku chwale i czci Boga. Amen. Bracia i siostry, to jest coś bardzo ważnego. Nasze dzieło, aby było dla chwały Boga. I aby to było takie dzieło dla chwały Boga, powinno być tylko poprzez Jezusa Chrystusa. Jest tylko poprzez Jezusa Chrystusa, jak chodzimy po śladach Ewangelii. Jak chodzimy dokładnie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Znając, że dni są złe i my mamy jedną drogę naprzeciwko nas, abyśmy dotarli tak samo i my kiedyś i abyśmy powiedzieli, że dobry bój bojowałem. Drogę moją zakończyłem. Wiarę moją zachowałem. Poprzez Ewangelię zbawienia. Zbawienia, prawdy. I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wieniec sprawiedliwości, ale nie tylko mi, ale dla wszystkich tych, którzy umiłowali. Nie tylko pragną, ale umiłowali, jest napisane w starożytnym greckim, Jezusa Pana i Jego przyjścia. Amen. Pomóż nam, Panie, pomóż nam.